Dzień dobry Państwu. Ministerstwo Zdrowia poszukuje ciąż. Będą rejestry wszystkich ciąż. Lekarze będą zobowiązani do rejestrowania każdej pacjentki, u której wykaże się ciążę. Być może również sygnaliści będą informować o nierejestrowanych ciążach zauważonych na ulicy. Na przykład, gdy idzie brzemienna, a ciąża niezarejestrowana w ministerstwie. Czy to tak się godzi? Może władza będzie używać Pegasusa, aby podsłuchiwać małżonków i we wczesnym etapie wykryć nierejestrowane ciąże. Taki pomysł jest realizowany obecnie przez nasz światły rząd Mateusza Morawieckiego. Wszystkie ciąże do rejestracji. A na poważnie, proszę Państwa, to oczywiście nie ma żadnego związku z jakąkolwiek ochroną życia. Zresztą zapisu widać, jest dramat i katastrofa demograficzna. Mamy największe spadki urodzeń w historii naszego kraju. I to oczywiście wiąże się z poczuciem braku stabilizacji, z poczuciem też takiego braku godności. Rejestrowanie ciąż, rejestrowanie przez rząd tych bardzo delikatnych, intymnych, rodzinnych relacji sprawia wrażenie swoistej kultury hodowli. I kobiety słusznie odbierają to jako pewnego rodzaju uzurpację. I tylko w chorych umysłach ludzi, którzy, mi się wydaje, że też nie rozumieją w żaden sposób psychiki kobiecej i podejścia kobiety. Jako ojciec 4 dzieci doskonale wiem, jak to jest delikatna historia ciąża i jak to bardzo kobieta przeżywa. To jest haniebny pomysł i to pomysł z rodu, z piekła rodem, dlatego że oczywiście to zaskutkuje dalszym spadkiem liczby urodzin, no bo kto chce mieć poczucie, że przeżywa ciążę razem z ministrem zdrowia. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich przykładów podejścia do społeczeństwa, takich wyobraźni dyktatorskich, takich wyobraźni ludzi, którzy chcą wszystko i wszystkich kontrolować. Prosili Państwo po moim ostatnim odcinku, gdzie mówiłem o problemach gospodarczych, aby zarysować, jakie są perspektywy gospodarcze po ewentualnym i co po bardzo prawdopodobnym przejęciu władzy przez opozycję. Myślę, że sytuacja gospodarcza w dużej mierze zależy od zaufania do rządu. Zarówno podejście rynków, oprocentowanie obligacji, ale również kwestie na przykład wydatków wojskowych. Obecnie bardzo dużo wydajemy na wojsko i bardzo dobrze. Ze względu na sytuację geopolityczną będziemy musieli tych wydatków mieć bardzo wiele. Ale pamiętajmy, że celem Polski strategicznym powinno być dołączenie do tych krajów NATO, które mają na swoim terenie amerykańskie bazy jądrowe i podpisanie, przystąpienie Polski do traktatu Nuclear Sharing, w którym to traktacie już znajdują się takie państwa jak Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia, Turcja. Państwa, które nie mają własnej broni atomowej, ale które na swoim terytorium mają bazy amerykańskie z tą bronią, które to bazy w razie ataku na dany kraj przechodzą na własność wojska danego kraju, czy pod kontrolę wojska danego kraju. To znacząco zwiększa ryzyko agresora, w tym przypadku oczywiście mówimy o Rosji, przed ewentualnym atakiem. Gdyby Polska w Radzikowie, czy gdzieś indziej miała taką bazę, tak jak mają Włosi, Niemcy, Holendrzy czy Belgowie, to z pewnością atak na Polskę byłby mniej prawdopodobny, a więc wydatki na wojsko które i tak musimy zwiększać, nie musiały być tak drastycznie zwiększone, żebyśmy mogli przewidywać zwycięstwo w wojnie konwencjonalnej z Rosją. I to powinien być cel polityki polskiej, geopolityki. I to też będzie, moim zdaniem, stawka przyszłorocznych wyborów. Dlatego, że oczywiście nikt nie da guzika atomowego w ręce ludzi tak nieodpowiedzialnych, że zrobili ministrem obrony Antoniego Macierewicza. Człowieka, który bez żadnych podstaw ogłasza, że na samolot prezydencki był zamach, po czym nie daje żadnych dowodów i nie bierze żadnej odpowiedzialności za ten brak. Tak więc żaden rząd amerykański nie zdecyduje się na stworzenie bazy atomowej w Polsce w sytuacji tak niestabilnych decyzji politycznych. Dopiero przejęcie władzy oraz rozliczenie PiS-u, to znaczy pozbawienie ich de facto możliwości w praktyce kolejnego zwycięstwa wyborczego w tym składzie personalnym, który obecnie w PiS-ie funkcjonuje, ze względu na to, że większość liderów tej partii obecnie będzie musiała ponieść odpowiedzialność. I to odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu i odpowiedzialność karną przed sądami. Więc w związku z czym bez takiego ustabilizowania sytuacji politycznej w Polsce nie jest możliwe to, abyśmy byli tym pierwszoligowym członkiem NATO, bo tak naprawdę dopiero przystąpienie do tego porozumienia powoduje, że Polska byłaby w pierwszej lidze. Pamiętajmy, że NATO, które składa się z wielu krajów, no w tym porozumieniu ma tylko Turcja, Węgry, Włochy, Holandia, Belgia i oczywiście mamy dwa kraje, które mają własną broń jądrową, Francja i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Czyli 8 krajów tak naprawdę tworzy to jądro NATO, które jest chronione bezwzględnie parasolem atomowym, bo w sposób oczywisty atak na kraj, który posiada bazę nuklearną, która i rakiety zdolne osiągnąć cele w Rosji, i kraj, który w ten sposób Rosja zaatakowała, może czuć się bezpieczny przynajmniej co do jednego, że na pewno nie będzie zaatakowany nuklearnie, bo nikt, nawet szaleńcy z Rosji, nie chcą wojny nuklearnej i nie chcą być przedmiotem ataku nuklearnego. Niestety, tak się nam, proszę Państwa, świat zmienił, że tylko posiadanie broni nuklearnej dzisiaj powoduje, że kraj jest w 100% bezpieczny. I to wszyscy będą widzieć. Gdyby Ukraina nie oddała kilkadziesiąt lat temu broni nuklearnej, nikt by jej nie zaatakował. To jest oczywiste. A już na pewno nie byłoby takich zagrożeń, czy też pogróżek, że wobec niej użyta zostanie broń nuklearna. Tak więc wszystkie kraje na świecie będą teraz dążyły poważnie do posiadania takiego układu, tego rodzaju, i myślę, że Polska absolutnie ma wszelkie perspektywy, żeby w terminie 10 lat do takiego porozumienia przystąpić, o ile oczywiście będą stabilne, przewidywalne i normalne rządy. Jeszcze na koniec chciałbym skomentować to, co się dzieje na stacjach paliw, bo proszę Państwa, na rynkach światowych ropa tanieje albo jest na poziomie sprzed 10 lat. Tymczasem my płacimy po 8 zł albo ponad 8 zł za litr. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że PiS łupi kierowców, łupie w ten sposób, zbierając pieniądze na obniżenie cen paliwa tuż przed samymi wyborami. To jest numer, który zrobił Orban. Myślą, że to powtórzą u nas, że to zadziała. Mi się wydaje, że ludzie mają w Polsce więcej świadomości niż Węgrzy i mają świadomość dzisiaj kierowcy, że dzisiaj płacąc na stacjach paliw po prostu finansują kampanię PiS, bo z Orlenu oprócz tego, że będzie obniżona cena paliwa, będą chcieli finansować kolejne rzeczy, kolejne przejęcia mediów, różnego rodzaju propagandę tylko po to, aby Polacy wybrali PiS na następną kadencję. Wydaje mi się, że tutaj Polacy się na to nie nabiorą i że ten taki prosty, oszukańczy trik zostanie zauważony i zapamiętany. Dzisiaj płacąc, pamiętajcie Państwo, płacąc na stacjach paliw, finansujemy różnego rodzaju pisowskich oligarchów, bo tak to w praktyce wygląda. Oczywiście część tych pieniędzy będzie zwyczajnie rozkradziona, no bo to jest też celem całego ruchu Prawa i Sprawiedliwości, aby uwłaszczyć się na majątku narodowym. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu uprzejmie. Pamiętajcie bardzo proszę o subskrypcji. W następnym odcinku porozmawiamy o bardzo ważnej kwestii, o sondażach. Myślę, że to będzie temat, który również Państwa zainteresuje. Dziękuję uprzejmie.